Jest jednym z najwybitniejszych polskich socjologów i autorem podręcznika Wstęp do metod i technik badań społecznych, który jest obowiązkową lekturą dla każdego początkującego socjologa. Profesor Janusz Tumski otrzymał dziś tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Nadanie tytułu w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego było częścią 23. Międzynarodowego Seminarium z cyklu Metodologia Badań Systemów Społecznych. Doktorat honoris causa to akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnię osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Na Uniwersytecie Wrocławskim ten tytuł nadawany jest od 1803 roku. Tytuł doktora honoris causa dla profesora danej uczelni, głównie uniwersytetu, jest przyznany po pierwsze za całokształt pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej, czyli hodowania młodych kadr. Pan profesor wypromował 67, no ja tylko 26, ale jeszcze za wkład, za pomoc innym ośrodkom różnego rodzaju metod, sposobów badań, ale też i wprowadzania nowych pojęć i jakby podnoszenia tej problematyki, której w innych ośrodkach nie ma. I pan profesor Sztumski, właśnie jego wkład w rozwój nauki w socjologii jest to, że właśnie wspomógł Wrocławską Szkołę Socjologii Grup Dyspozycyjnych. Profesor Janusz Sztumski ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat obronił w 1963 roku, stopień doktora habilitowanego w 1967 roku. W 1974 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 profesora zwyczajnego. Od lat 70. związany był z Uniwersytetem Śląskim. W latach 1974-1976 był dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii. Mimo licznych osiągnięć naukowych, tytuł doktora honoris causa jest dla niego szczególny. Przeżycie związane z tą godnością, którą sobie rzeczywiście wysoko cenię z uwagi na darczyńcę, jakim jest Uniwersytet. Uniwersytet, który starałem się pokazać, jest nie jednym z uniwersytetów, ale jednym z trzech uniwersytetów w Polsce, bo obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wileńskiego Batorego i Jana Kazimierza we Lwowie, no to były te uniwersytety, które nadały, że tak powiem, jakąś rangę cywilizacyjną. Ten wyjątkowy tytuł naukowy przyszło mu odebrać w czasach, w których w Ukrainie toczy się wojna. Jak podkreśla profesor badający mechanizmy społeczne od lat, obecna sytuacja geopolityczna nie jest dla niego zaskoczeniem. Wojny były i są i będą, prawda? Także jest taka sprawa, że ani to nie jest pierwsza, ani ostatnia nieszczęście. Tak jest urok życia społecznego. Odkąd ludzie zaczęli ze sobą współzawodniczyć, to współzawodnictwo kontynuują nie tylko przy pomocy narzędzi, ale także przy miecza, prawda? No więc nie ma się co dziwić, że tak jest. Także tutaj nikt nie zażegna tych wojen. Myślę, że do końca istnienia ludzkości będą one niestety obecne. Agata Todorow, Echo 24.